Okazało się, że kamera ma wbudowany kodek H264 i MJPG i jak go użyję, to mogę nagrywać filmy HD. Właśnie to jest test, wrzucę go na YouTube'a i zobaczymy, jak to działa. W każdym razie jestem zadowolony z ustawień, teraz jest wszystko tak, jak chciałem i mogę nagrywać fajniejsze filmiki. No i życzę wszystkim miłego dnia.